Po cichutku na paluszkach, na paluszkach po cichutku. Dokładnie tak. Nawet pająki nas tutaj prowadzą. Kurcze pieczone do Hagrida. Dobra, jest, udało się, udało się. Kurczę pieczony, ale byłaby to beka, gdybym był tak naprawdę teraz w Hogwarcie, nie jako Harry, tylko jako ja. I bym tak wydarł mordę i bym tak wybiegł, taki: o, nie złapiecie mnie, chuj wam w dupę. Kurde, nie, czasami mi palmę odbija, to jest fakt. A co by... A może by tak spróbować... Get back to your dormitory. Aha! Czyli jakbym spróbował sobie polatać, to byłoby słabo. Eluwina, kurde, Harry! Nie przykleję się do ściany! Jezus Maria, nie! Jezus Maria, Harry, co ty byś odjebał w tym momencie? Wy to widzieliście, jak on chciał się do ściany przykleić? Masakra w ogóle, co się z tobą dzieje, Harry, w tym momencie? Weź ty mi odpowiedz na to pytanie. Bo jestem bardzo ciekaw. O, dobra, chatka Hagrida. Bad business, Hagrid. A very bad business indeed. Things have gone far enough. As chairman of the school governors, I've simply got to act and send you away. Away? Away to where? No, not the wizard prison. Not Azkaban. I'm afraid, sir. A dreadful thing, Dumbledore. As of this moment, you are suspended as headmaster of Hogwarts. If the governors want my removal, Lucius, I shall, of course, step aside. No! However, you'll find that I will only truly have left this school when none here are loyal to me. You will also find that help will always be given at Hogwarts to those who ask for it. Of course, if anyone wanted to find out some stuff, all they'd have to do would be to follow the spiders. That'd lead them, right? That's the key to the whole thing, and that's all I'm saying. Come along now, Hagrid. We don't want to keep the Dementors waiting now, do we? All right, I'm coming. No to zabieramy klucz, który Hagrid nam dał. I lecimy do zakazanego lasu, moi drodzy. Dokładnie tak. Tutaj idziemy sobie. A co? Co żeście myśleli, kurczę, że nie pójdziemy tutaj? No i zaczynamy, kurczę pieczone, sekcję z zakazanym lasem. Powiem wam szczerze, że lokacja wygląda po prostu przeogromnie. A nawet nie tyle co przeogromnie, co przezajebiście, dosłownie. To jest chyba najładniej wyglądający zakazany las. I to autentycznie przebija wersję na PlayStation 1 zakazanego lasu. I to mówię bez jakiejkolwiek kappy. Myślę, że to jest spokojnie na równi z wersją PC-tową, gdzie w wersji PC-towej to był też ogromny, dosłownie. A, i pająki musimy incendio cisnąć. Okej. Okay. Mogłem się w sumie tego od razu domyśleć. No, ale jak mogliście zobaczyć po cutscence, pojawił się Lucius Malfoy, który strącił Dumbledora z władzy,
Oraz przy okazji zabrał Hagrida do Azkabanu. Niestety. Szkoda. Naprawdę wielka szkoda. O! A co to za karta się tutaj nam schowała? Dawno kart swoją drogą nie zbieraliśmy. Dobra, zobaczmy. Kogo żeśmy teraz zebrali? Flavius Belby. 1715-1791. Tego kogoś nie kojarzę, więc tutaj będziecie mieli przeklejoną z Wikipedii opis tej otoż postaci. Tak więc zapauzujcie sobie, przeczytajcie sobie na spokojnie, a ja lecę dalej z koksem, jak to się mówi. Dobra, w takim razie sprawdzamy co i jak i gdzie. Mamy tutaj dużo pajęczyn, co sugeruje, że musimy właśnie w tamtą stronę się udać. Tam jest otwarta skrzynka, dobra, bo troszeczkę mnie to zmyliło. Przez chwilę, kurde, ta skrzynka z daleka wygląda jakby była nadal zamknięta. I lecimy w tę stronę, dokładnie tak. Trzeba uważać przy okazji na pająki, które nas będą atakować. Bo, no, wiecie jak to jest. Dobra. Pyk. I skaczemy w dół. Dokładnie tak. Coś się będzie działo. Jakaś nowa sekcja nam się ładuje. Is it Hagrid? Not exactly, but I'm a friend of Hagrid's. Hagrid has never sent men into a hollow before. Hagrid's in trouble. That's why I've come. In trouble? They think up at the school that Hagrid's been setting a something on students. They've taken him to Azkaban. But that was years ago. Everyone thought that I was the monster that dwells in the Chamber of Secrets. They thought Hagrid had opened the chamber and set me free, which was why he was expelled from Hogwarts. So you didn't come from the Chamber of Secrets? No, I come from a distant land and Hagrid cared for me. The girl who was killed 50 years ago was discovered in a bathroom and I have not seen any of the castle apart from the cupboard I grew up in. If it wasn't you who killed that girl, then what did kill her? We shall not speak of it. I'll just go then. Go? I think not. But... I cannot deny my children fresh meat. Ale Hagrid ma posranych przyjaciół, nie będę tego ukrywał. Jakby spoko. Aragog tutaj przeprowadził dyskusję z Harrym, ale no mógł go już puścić, a nie no moje dzieci są głodne i w tym momencie nie mogę odmówić im świeżego mięsa. Pierdziele, to po chuj wtedy ze mną dyskutowałeś? Mogłeś od razu przejść do konkretów, a nie. Ale dobra, mniejsza z tym. Jakby, to oczywiście to nie jest tak, że ja się czepiam wersji teraz przez to PS2, bo ja po prostu czepiam się logiki tego, bo to jest trochę nielogiczne w tym momencie i to mówię o ogóle. Mówię tutaj o całym tym wątku z Aragogiem, nie tylko w grach, ale ogólnie w filmie i w książkach. To bez sensu totalnie. Mógł od razu do konkretu przejść, a nie, kurde, będzie... no, porozmawiam z tobą, a potem... świeże mięsko, moje dzieci, nie mogę moim dzieciom odmówić świeżego mięska. No nie możesz teoretycznie i taka jest prawda, ale to po co ze mną rozmawiałeś wtedy, głąbie? Nieważne, w każdym razie, kurczę, szkoda, że tamta pierwsza sekcja tak szybko się skończyła, bo powiem wam szczerze, że wydawało mi się, że tamta pierwsza sekcja ma jeszcze coś przygotowanego w zanadrzu, ale no tyle ile mogliśmy to zwiedziliśmy. Ważne, że kurde...
wygląda to naprawdę obłędnie, ta lokacja. I wydaje mi się, że gdyby zrobili z tego grywalny poziom, to to byłoby, kurde, coś pięknego normalnie. W sensie grywalny poziom mam na myśli, że trochę dłuższy poziom. I znowu Chocolate Frog. Znowu Chocolate Frog, kurcze pieczone. Dobra, nie będę brał tej żaby, bo już i tak jesteśmy wyleczeni. Chyba. Z tego co pamiętam, to chyba mamy full zdrowia, więc dobra, nieważne. Idziemy dalej. Idziemy dalej, bo trzeba tutaj, kurde, poogarnieć parę rzeczy. Tutaj nie byłem jeszcze. Tu trzeba się wyżej dostać. Dokładnie tak. Kurde, ale tutaj wyrwa jest, ja pierdziule, co tu się dzieje w tym zakazanym lesie? To się nie dziwię, dlaczego to jest zakazany las, skoro tu jest tyle niebezpieczeństw w tym momencie. Tam u góry skrzynka jest, to tam dostrzegłem. I chyba nawet do tej skrzynki idziemy w tym momencie. Dokładnie, tu jest ta skrzynka. Otwieram ją. Co tam będzie ciekawego na nas czekać? Karta! O kurcze pieczone! 32 karta. Dobra, kogo teraz mamy? Ignatia Waldsmith. 1227-1320. Dobra, tą kartę znam. Ona była w kamieniu filozoficznym na PS1, w kamieniu w komnacie tajemnic na PS1, w wersji PC-towej, w wersji PS2 kamienia filozoficznego i w wersji PC-towej kamienia filozoficznego i w komnacie tajemnic na PC. Dobra, to akurat znamy, więc możemy iść dalej. Te takie najmniej znane lub te, których nie mam pewności, będę wam tłumaczył, żeby nie było! Dobra, idziemy w takim razie tedy. Teraz... Jezu, myślałem, że ja znowu spadnę, ja pierdzielę. Proszę, nie rób mi tego, Harry. Błagam. Co się stało? Co tu za lag był? Tutaj ile pajęczyny jest? Kurczę, blaszka. Na spokojnie przechodzimy, tam kolejna skrzynka jest. Tyle sekretów dla mnie zostawiliście w tym lesie? Nie no, fajnie, cieszę się z tego powodu. Dobra, wyleczeni. I kolejna skrzynka. Kurde, skrzynka za skrzynką. Otwieraj mnie. No, Chocolate Froga nie potrzebujemy. Sorry bardzo. Sorki za to cięcie, ale musiałem kichnąć. Ogólnie to... No kolejna kurde Chocolate Frogowa żaba. Chocolate Frogowa żaba, no kolejny Chocolate Frog. O, co my tu mamy? Kurde, wypierdzielać! Jezus Maria, ale te pająki są triggerujące! A, pierdziele, kurde, już się zaczyna. O, dokładnie, teraz rzucam wam waszą stronę. Eluvina, jak to się mówi. Teraz trzeba uważać, bo te czerwone pająki będą schodziły, kurde, na dół.
Jezus Maria, jakie one są okropne. Ej, ja nie jestem może arachnofobijczykiem, ale z pewnością to jest chyba najbardziej realistyczny model pająka w grach wideo, jaki widziałem, nie? Jeżeli chodzi o te gry, oczywiście z puli PlayStation 1, PlayStation 2. Ten model jest naprawdę najbardziej chyba realistyczny z wszystkich modeli pająków, jakie widziałem. I wygląda odrażająco, fuj. Rozumiem, kurde, ktoś może mieć zajawkę, żeby hodować pająki, ale dla mnie jest to, kurde, obrzydliwe, mimo co. Ej, chwila. Karta! LOL! Ale ona schowana sprytnie. Josanda Skies, 1915 czasy obecne. Okej, tutaj wam przekleję to, co jest tutaj napisane. Przetłumaczę wam po prostu z Wikipedii. Znaczy przekleję z Wikipedii, która przetłumaczyła już. No, wiecie, o co chodzi. Dobra, nieważne. No i spadamy w dół, kurczę pieczone. Ale będzie grubo, coś mi się wydaje. Coś mi się wydaje, że to jeszcze nie koniec jest. No oczywiście, że nie koniec. No kurczę, przepraszam bardzo. Teraz trzeba będzie, kurde, atakować go incendią. I powiem wam szczerze, że tak patrzę sobie teraz na tą konfrontację z nim, to na pewno przybija wersję pecetową i jeszcze nie dam werdyktu, dopóki go nie pokonam, ale jestem świecie przekonany, że to też nawet przebije wersję na PS1. Bez dwóch zdań, ta konfrontacja z nim. Co tutaj nam wypada z tej pajęczyny? O, kociołkowe pieguski i fasolki. A, fajnie, zginąłem. Zajebiście. Good, good. Bardzo mi się to podoba. Ej, ale tu jest czek. Ej, kurde. Ten boss ma checkpoint. Ten boss ma checkpoint. Jak zbijesz mu tyle HP, to nie zaczynasz od zera, tylko od tylu, ile zbiłeś mu przed śmiercią. Ale fajnie. A już połowę HP mu zleciała. Taka jest prawda. Poczekajcie chwilę, ja się kurde wysmarkam. Dobrze, dobrze, ha ha ha, patrz na to kurde. Ponad połowę HP masz zbitą, frajerze, kurde, Aragogu zasrany ty. O, znowu chcesz? Tak szybko w pierdol chcesz dostać? No dobra, no spełnię twoją prośbę i błagania. Nie ma problemu. Kurde, mogłem go już trafić i może ta konfrontacja by się skończyła w sumie. Bo byłem blisko, żeby kurde mu znowu damage. O, właśnie, kurde. Nie! Ja pierdziele, pająk mnie spowolnił. Co za kurde gówno. No nie, kurde! Na niego miał być cel.
Zajebiście, kurwa, zajebiście. Fajnie, że wcisnąłem, kurde, zasrane R1, ale cel się nie zaktualizował, kurczę. To jest problem z tą gierką, to jest typowe w tej gierce, nie? Czasami po prostu cel się nie zaktywuje, bo dopóki się jakoś odpowiednio nie ustawisz. To mnie czasami triggeruje, jeżeli chodzi o tę gierkę. O, teraz działa, teraz zajebiście działa. No, namierzaj go, dokładnie tak. Jeszcze trochę. Jezu, tak spierdolić okazję, żeby mu dojebać, to trzeba być mną w tym momencie. Nie, to akurat nie jest wina gry ani nic, to jest akurat moja wina, bo ja się zagapiłem, kurde, i miałem okazję go jakoś unicestwić, a tego nie zrobiłem. O, teraz mam okazję. No, kurde. O, chyba pada już. Co się dzieje? Co on robi teraz? Przecież on nie ma HP już. Kurde, no! Szybciej! Dobra, jest, padł. Oh. That's right.